W naszym studiu Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrzymy na, a to może zacznijmy od tych rynków najwyższych, czyli najważniejszych rynku polskich, polskich obligacji. Co się właściwie dzieje z polskim długiem? To już jest zapaść, to już jest kryzys, czy to jeszcze są normalne wahania w niepewnym świecie? Na pewno, wie pan, to jest dzisiaj w ogóle problem, bo ja bardzo boleję nad tym, że także część mojego środowiska, czyli ekonomistów, analityków, ewidentnie stawia tezy związane jednak z ich jakimiś tam politycznymi konotacjami, jeżeli nie bezpośrednimi, to przynajmniej z ich przeświadczeniem związanym z tym, na kogo powinno się w danym momencie głosować. Natomiast staram się być obiektywny w tym wszystkim i z pewnością mamy tutaj dwie rzeczy, które się dodają, czyli to, co się dzieje na świecie, o czym za moment, plus to, co się dzieje w Polsce. Ta retoryka, którą słyszeliśmy też w ostatnich miesiącach, oczywiście my ją słyszymy od lat, ale szczególnie w ostatnich miesiącach, że jest super, że w finansach publicznych w Polsce w ogóle nie ma najmniejszego problemu. Mamy dane dotyczące tego, że mamy nadwyżkę w budżecie po 9 miesiącach i tak dalej. To niestety nie jest prawda. To nie jest tak, że mamy cudowną sytuację. Ta nadwyżka w budżecie w dużej mierze wynika z tego, że bardzo wiele wydatków jest poza budżetem, jest realizowanych za pieniądze pożyczane przez różnego rodzaju podmioty. A z drugiej strony ci, którzy gdzieś tam mają serce bliżej do obecnej ekipy rządzącej, mówią, no ale jest taka kluczowa dana, która się pojawia, czyli relacja długu całościowego do PKB i ona spada. I właśnie bardzo ważne zdanie, a właściwie słowo pan użył, całościowego. Co to znaczy całościowego? Bo jak pan weźmie pod uwagę... Jak rozumiem, tam jest wszystko, IPFR i BGK, czy go tam nie ma? No właśnie nie ma. Jak pan weźmie pod uwagę wszystko, czyli to, co wynika z BGK, z PFR-u, ale także z mniejszych funduszy, które gdzieś tam mamy, uwzględni pan samorządy, bo tutaj też musimy te samorządy uwzględnić. Mamy w ogóle 5 tych obszarów. Mówię oczywiście o takim podejściu teraz teoretycznym. 5 obszarów tworzących nam finanse publiczne w każdym kraju. Jak pan to wszystko pododaje, no to to jest znacznie więcej niż te 51,2, tak, o którym dzisiaj mówi rząd. Więc sytuacja jest dużo gorsza niż ta oficjalna retoryka. Retoryka, jak chciałem użyć, nawet propaganda. Retoryka. Natomiast oczywiście też nie jest prawdą to, że my za miedzą już mamy sytuację Grecji. Grecja zaczęła upadać wtedy, kiedy jej dług dobił do 150% w stosunku do PKB, chociaż, to bardzo ważna rzecz, pamiętajmy, że była w strefie euro. Gdyby nie była w strefie euro, z całą pewnością kryzys grecki by się zaczął dużo wcześniej. Przy takim oczywiście poziomie zadłużania. Teraz nawet nie wchodzę w dyskusję, bo pamięta pan te zdania. Myśmy się zadłużali dlatego, że nam kazali, tak? Dawali nam pieniądze i dlatego zadłużaliśmy. Zostawiam to. Mówię o czystych wielkościach. Więc jasne, że nie możemy odnosić tego naszego zadłużenia do tych 150%, bo nie jesteśmy w strefie euro, a to jest jednak element stabilizujący z punktu widzenia postrzegania kraju. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, też nie jest tak cudownie, jak mówi rząd. Skąd teraz ten wysyp obligacji? Bo rzeczywiście ostatnie trzy dni zeszłego tygodnia po raz pierwszy od ponad 20 lat, czyli od czasów, jak to musiało być dawno, od czasów, kiedy ja byłem dealerem. Tak jest. I jeszcze kiedy rządził Leszek Miller, był premierem, to też dawno, mało kto pamięta. Tak, dokładnie. To nawet chyba nie było wtedy już 9%, z tego co pamiętam. 9% to jest końcówka Unia Wolności AWS, a właściwie AWS-u. Ja jeszcze wtedy byłem czynnym dealerem i głównie zajmowałem się obligacjami. Ja pamiętam, ale pamiętam też jeszcze rentowności na poziomie 6,5-6,70, a dzisiaj mamy 9, tak jak powiedziałem. W każdym razie z polskiego na nasze. 9% oznacza, że jeśli ktoś kupi dzisiaj taką obligację i będzie ją trzymał do końca, do wykupu, do oddania pieniędzy przez państwo, bo mówimy o obligacjach skarbowych, no to średnioroczny zysk będzie miał na poziomie 9%. Te obligacje handlowane na rynku, one nie obciążają polskiego państwa. Polskie państwo wcześniej te obligacje sprzedało, pieniądze wzięło. Jeśli to są obligacje, które były sprzedane, nie wiem, rok temu czy półtora roku temu, to wtedy rentowność była na poziomie, mówię, 10-letnich 1,5%, 3,70% i to jest koszt dla państwa. Ale przecież my po pierwsze mamy nowe potrzeby, więc trzeba emitować nowe obligacje, a po drugie trzeba odkupywać te, które zapadają, które się kończą. Czyli rolować. Nowe papiery trzeba wtedy emitować. I to wszystko
to wszystko jest dzisiaj robione na poziomie tych 9%. No to jak teraz na to panu nałożę jeszcze jedną rzecz, że moim zdaniem potrzeby pożyczkowe, czyli wszystko to, co będziemy musieli w przyszłym roku pożyczyć, nie tylko, żeby sfinansować te różne deficyty na czele z budżetowym, ale nie tylko, także PFR-u, także BGK-u, mówię właśnie o skumulowanym potrzebach. To nie jest żadne 200 kilkadziesiąt miliardów moim zdaniem, bo tak znowu oficjalnie takie informacje dostajemy, tylko moim zdaniem przebijemy poziom 450 miliardów złotych, czyli dwa razy więcej, 450 miliardów złotych, czyli dwa razy więcej niż do czego, ponad dwa razy więcej, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo tak zazwyczaj w ostatnich latach to było 160, czasem 200 miliardów złotych rocznie. W tej chwili to będzie prawie pod pół biliona złotych, tyle tak. Trzeba będzie się pożyczyć w przyszłym pożyczyć. Roku. Oczywiście w tym jest także kwestia zrolowania tego, co zapada. No to proszę zobaczyć, gdybyśmy mieli rentowność 3, tak, to znaczy, że te obligacje wypuszczone w przyszłym roku kosztują państwo 3% rocznie. Od tej dla równego rachunku 1,5 miliarda, pół biliona złotych. Jeśli to nie będzie 3, tylko na przykład 9, to jest 6 punktów procentowych różnicy. Rocznie wyższy koszt od tego pół biliona złotych. Proszę zobaczyć, ile to jest 10 miliardów. Jasne. Więc to jest różnica. Z drugiej strony mówi się, jest inflacja, ona pomaga budżetowi, do tego wróci być może w roku przyszłym wzrost gospodarczy i my z tego długu wyrośniemy. Dlatego, tak mówią niektórzy. Dlatego, tak jak panu powiedziałem, ja nie uważam, żeby to był poziom, no tak, tylko teraz, no właśnie, zaraz pewnie o tym powiemy. Gorzej, jak nie dlatego, wróci wzrost gospodarczy, dlatego, wtedy będzie właśnie, kłopot. Dlatego ja nie uważam, żeby dzisiaj można było stawiać tezę, że to już jest katastrofa i Grecja jest naprawdę krok, zrobimy i to się wydarzy, ale z drugiej strony, jeśli mamy to opanować wszystko, to nadchodzi i to naprawdę nadchodzi gwałtownie moment, kiedy musimy skończyć z wydawaniem pieniędzy na lewo i na prawo. Po prostu zacząć jednak porządkować te wydatki i przestać mówić, że wystarczy nie kraść i że w ogóle taka ściągalność nam rośnie, że wszystko możemy sfinansować. Bo nie, to jest nieprawda. Czyli użyję słowa konserwatywna księgowość. Nie wiem, czy dobrze, ale trzeba wrócić do takiego racjonalnego pokazywania, że budżet zaczyna kreatywna, się bilansować. Kreatywna, tak. Czy idziemy, czy będziemy... Powiedzmy jeszcze, bo to jest chyba ważne. Dlaczego starali się zbilansować budżet, jak rozumiem. Tak, no może nie zbilansować. Zbilansować, tylko pan mówi o budżecie. Proszę zobaczyć, jeżeli część inwestycyjna dzisiaj w zasadzie państwa polskiego nie nazywa się budżet centralny, tylko nazywa się Bank Gospodarstwa Krajowego albo Polski Fundusz Rozwoju, to, że my zbilansujemy budżet, to jest za mało, bo my mamy potężną część, potężną dziurę poza tym budżetem. Wie pan, dzisiaj, w tym roku, w zeszłym roku, kiedy publikowano założenia do budżetu, myśmy się tak specjalnie w ogóle nie ekscytowali tym. To nie jest sytuacja, a propos tamtych czasów AWS Unia Wolności. Pamiętam, jak Jarosław Bałc przedstawił swój budżet, 85 miliardów dziury. My w naszym środowisku wrzało, wszyscy to czytali, analizowali, bo tam rzeczywiście było prawie wszystko, jeśli chodzi o finanse teraz państwa. Teraz mamy dziurę 68 miliardów, czyli znacznie, czyli mniejszą i do tego jeszcze... 68 miliardów to jest część budżetowa. Tak znaczy, jest, na razie nie mamy. W ustawie budżetowej, tak jest zapisane w projekcie, roku. Tak jest. Ale jeśli mogę słówko, czemu to wszystko tak się... Jak rozumiem, nikt się tym teraz nie interesuje, bo wszyscy wiemy, że to jest niewiele... Bo to jest część tylko. No i to dlatego wszyscy, mniejsza część. Tak, i dlatego wszyscy próbujemy oszacować, ile to będzie, jeżeli weźmiemy pod uwagę całość. Ale dlaczego też jest nam trudno szacować? Bo to nie tylko PFR, to nie tylko BGK, jest masę mniejszych funduszy. My często nie wiemy, albo z opóźnieniem informacje do nas docierają. I najważniejsza rzecz, my nie wiemy jeszcze, jakie będą pomysły na przyszły rok, być może jeszcze na ten rok, jeżeli chodzi o dodatkowe wydatki, choćby w kontekście nośników energii, no i tego, że zbliżają się wybory i absolutnie no, będzie taki pomysł, żeby przynajmniej części społeczeństwa ulżyć, bo ewidentnie hamowanie gospodarki się już zajęło. Ja użyję słowa, kryzys się zaczął, bo kryzys jest pojęciem mentalnym. Ludzie się boją, wystarczy popatrzeć na wskaźnik zaufania konsumentów, najgorszy w historii liczenia tego wskaźnika. To są wiele elementów, które się dodają, ale także sytuacja gospodarcza i perspektywy gospodarcze, inflacyjne i tak dalej. Marek Zuber, gościem Radia Wnet i Kuriera Ekonomicznego. Pytanie o to, czy w tej chwili już warto wycofywać te wszystkie fundusze, czy wszystkie teraz te środki. Już za późno. Już trzeba zostawić ten model rozwojowy oparty o PFR. Bo mówi pan o tym. Ja myślałem, tak że mówi pan o klientach indywidualnych, czy wysyłać. Nie, ale model oparty o PFR. No bo to był model Mateusza Morawieckiego, pana premiera, tak? Że to znaczy, tak mamy naprawdę, te fundusze i one są dźwigniami naszego rozwoju. Tak naprawdę zaczęło się wcześniej. Też zupełnie obiektywnie do tego podchodząc, bo cała koncepcja takiego funduszu, chociaż działającego w znacznie bardziej ograniczonym obszarze, to
to jest... Polskie inwestycje i końcówka rządów Platformy. Polskie inwestycje rozwojowe, dokładnie, z prezesem Mariuszem Grendowiczem, z tego co pamiętam. No a, teraz, a w tej chwili to osławione jednym cytatem z słynnych taśm. Pamiętamy, tak, oczywiście. Tak, tak. I tak jak panu powiedziałem, na świecie są różne podejścia. W Stanach Zjednoczonych taki fundusz w takiej formule i takiej wielkości w stosunku do PKB kompletnie by nie przeszedł, ale z drugiej strony pamiętamy przecież New Deal, pamiętamy lata 30., pamiętamy pomysł na wyjście z tego wszystkiego, co spowodowała wielka depresja lat 1929-1932. No przecież Roosevelt właśnie coś takiego robił, prawda? Czyli wydawał państwowe pieniądze, porządkował sytuację, choćby jeżeli chodzi o kodeks pracy, ale także wydawał państwowe pieniądze po to, żeby dźwignąć gospodarkę. A co by się stało, gdyby BGK i PFR przestały tak bardzo w rynku uczestniczyć? No z całą pewnością, wie pan, to jest znowu o wiele bardziej skomplikowana dyskusja, bo jeśli byśmy w Polsce nie obserwowali załamania inwestycji prywatnych, a obserwujemy od 2016 roku, to z całą pewnością ja widzę taką opcję, kiedy większa część ciągnięcia tej gospodarki jest na barkach przedsiębiorców, szczególnie, bo tych przede wszystkim, no, to jest normalne, to wszyscy robią, polskich, chcemy promować. Więc ja to widzę w ten sposób, że ponieważ kapitału w Polsce generalnie cały czas jest mało, to takie współfinansowanie projektów prywatnych przedsiębiorców przez BGK i przez PFR jest absolutnie na miejscu, no tak jak powiedziałem. Jest za dużo? Ja myślę, że pierwsza kwestia to jest kwestia przejrzystości tych inwestycji, jasnych kryteriów, a druga rzecz to jest to, że to ma być współfinansowanie. No, natomiast ja widzę takie pomysły, kiedy te instytucje przejmują na siebie ciężar finansowania, no bo skoro prywatne firmy nie chcą inwestować, to niech inwestuje PFR. No to tak nie działa. Ale ja chciałbym wrócić jeszcze, panie redaktorze, do tego z tymi obligacjami. Czemu mieliśmy te problemy? Czemu ta rentowność tak mocno poszła w górę? Bo tutaj też trzeba zwrócić uwagę na czynnik międzynarodowy. Rentowność obligacji rosną wszędzie na świecie. Tym takim zapalnikiem, który doprowadził do tego wysypu w zeszłym tygodniu, tak naprawdę było... Kłopot w tym, że w Polsce szybciej, tak? Że Polska... Był pomysł bardziej, może nie tyle szybciej, co bardziej. Był pomysł już nie premier Wielkiej Brytanii, bardzo krótko, najkrócej w historii była premierem, po to, żeby obniżać podatki. Co oczywiście zostało zrozumiane, no jest problem budżetowy, a pani chce jeszcze zwiększać deficyt. Wysypały się obligacje brytyjskie. Szósta największa gospodarka świata. Tak? Brytyjskie, potężny kraj. Z problemami, ale potężny kraj. Wysypały się te obligacje. Z potężną walutą własną. Z potężną oczywiście walutą i gdyby nie Bank Anglii, czyli taki nasz, taki ich Narodowy Bank Polski, który zaczął kupować te obligacje, to nie wiadomo, jakby się to skończyło. Więc generalnie klimat zły. Także ze względu na te obligacje brytyjskie. No ale na to się nałożyły problemy polskie, bo proszę zobaczyć, to czy czeskie rentowności też poszły w górę? Też. Ale przy podobnym poziomie stóp procentowych Czesi dzisiaj mają rentowność 6%, a nie 9. No dzisiaj jest akurat mniej niż 9, ale w piątek było 9. Też się mówi, że to jest bardzo ściśle skrolowane właśnie ze stopami, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, bardzo. Bo rosną stopy, no to i rosną, tak. Nie rosną obligacje. Rozumiem, rosną, Czechy mają podobne stopy, mają 3 punkty. Mają stopę 7, my mamy 6,75, a mają 3 punkty procentowe mniej. Dlaczego? Bo mamy jeszcze te polskie problemy polegające na tym, że no właśnie finanse publiczne nieprzejrzyste, no właśnie środki unijne, pytanie, czy je dostaniemy. No i także to słynne stwierdzenie, które w PFR-ze padło, bo nie ma komu kupować. No nie ma w tym sensie komu kupować, że polskie banki się wypstrykały z pieniędzy. Już nie mają setek miliardów złotych, żeby kupować obligacje PFR-u, BGK-u i jeszcze obligacje skarbowe. Tak. No i po prostu jest problem. No ale ten problem w dużej mierze wynika z tego, co się tu dzieje. Nie można powiedzieć, że to jest tylko problem, bo brytyjskie obligacje były wyprzedawane i generalnie stopy na świecie idą w górę, no to idą rentowności w Polsce. Idą, ale nie aż tak. Powiedział Marek Zuber i to będzie konkluzja naszej rozmowy. Panie, dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Ekonomista i analityk rynków finansowych. Kurier ekonomiczny.